Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Jestem Wam bardzo wdzięczny za komentarze do mojego odcinka, w którym opisywałem mężczyzn, którzy chcą walczyć o związek w momencie, kiedy odkryją zdradę swojej partnerki, żony, dziewczyny. Jestem Wam bardzo wdzięczny za wszystkie historie, które opisaliście. Nie widziałem tam za dużo komentarzy kobiet, w zasadzie chyba żadnego, więc jestem wdzięczny za te wszystkie historie. Natomiast dzisiaj chciałem się odnieść do jednego z komentarzy, który nie opisuje historii. Natomiast jestem za niego bardzo wdzięczny, bo pomoże mi też dać takie przesłanie, dlaczego w ogóle ten kanał, skąd się wziął i co ma na celu. Założę okulary, bo jak mawiał mój świętej pamięci tata, ręce mi się robią coraz krótsze, a tutaj mam przed sobą laptopa z tym komentarzem, który za chwilę przeczytam. I komentarz jest napisany przez Sixtona 7428. W związku z tym serdecznie pozdrawiam Sixtona. I komentarz brzmi w ten sposób. Autorze, wydaje mi się, że często mylisz w swoich filmach hipergamię, w nawiasie zjawisko nieuświadomione wśród wielu kobiet, i z tym się zgadzam, że hipergamia nie jest uświadomiona wśród wielu kobiet i one nie zdają sobie sprawy, że w ogóle takie coś istnieje albo że takie coś mają. I mylisz ją z uświadomioną, transakcyjną naturą relacji. I tutaj tak mi zabrzmiało kanałem Musisz Wiedzieć, który zresztą oglądam i który bardzo cenię i który jest bardzo fajny, tak? Więc generalnie też polecam wszystkim ten kanał. Polecam też inne kanały, między innymi polecam też kanał Jarka Szynkarka, którego serdecznie pozdrawiam, i to jest kanał Poradnik Alienowanego, i wiem, że wielu widzów mojego kanału ogląda też kanał Jarka Szynkarka, Poradnik Alienowanego. Czytam dalej komentarz Sixtona. Błędnie twierdzisz, że kobieta może uśpić hipergamię lub włącza ją tylko w pewnych okolicznościach, bo to nie jest od niej zależne, jak na przykład oddychanie. Czym innym jest zaspokajanie potrzeb, które w różnym okresie życia mogą być inne. Myślę, że jeśli zgłębisz temat na przykład na kanale Musisz Wiedzieć, który oglądam, będziesz precyzyjniej posługiwał się tym terminem w kontekście relacji damsko-męskich. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Dziękuję bardzo za komentarz. Natomiast powiem tak. Kanał Musisz Wiedzieć, tak jak wspomniałem, oglądam. Oglądam też wiele innych kanałów. Swój kanał, wiedzę do swojego kanału i treści, które przekazuję w swoim kanale, opieram też na treściach kanałów amerykańskich, które bardzo dużo oglądam, z którymi jestem w kontakcie z autorami tamtych kanałów, oraz także ja powiem wprost, ja współpracowałem albo pracowałem przez wiele lat z psychologami oraz z różnymi osobami i na podstawie tych doświadczeń także przekazuję treści, które są na moim kanale. Natomiast, żeby było jasne, nie przypominam sobie, a w zasadzie jestem na 100% pewien, żebym przekazywał taką informację, że kobieta może sobie włączyć albo wyłączyć hipergamię w zależności od potrzeb, tak? Bo tak zrozumiałem ten komentarz. Tutaj jest napisane, trochę się odsunę, błędnie twierdzisz, że kobieta może uśpić hipergamię lub włącza ją tylko w pewnych okolicznościach. Nie przypominam sobie, żebym tak twierdził. Uważam, że wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy ze zjawiska hipergamii, z tego naturalnego zjawiska hipergamii. Nie przypominam sobie i jestem pewien, że nigdy nie twierdziłem, że ta hipergamia u kobiet to jest taki, jak taki przytyczek od światła, tak? Taki włącznik, że jak kobieta potrzebuje, to tę hipergamię tak robi, pyk, i włącza tę hipergamię i wtedy mężczyzny szuka. Albo szuka mężczyzny, który ma wyższe SMV od mężczyzny, z którym jest w tej chwili, a jak go znajdzie, to tę hipergamię wyłącza. Ja zawsze powtarzałem, że to jest taka naturalna rzecz i ta rzecz jest w każdej kobiecie, w niektórych kobietach jest uśpiona, z czego nie zdają sobie sprawy. Ja robiłem kilka odcinków już o hipergamii, w związku z tym zapraszam, postaram się gdzieś w opisie tutaj wrzucić linki do tych odcinków o hipergamii i nigdy nie twierdziłem, że te hipergamie można po prostu włączać i wyłączać na zawołanie albo jak się po prostu zachce. Przez cały czas powtarzam, to jest taka rzecz taka naturalna, taka jest po prostu natura kobiet. To jest rzecz taka instynktowna i w momencie, kiedy kobiety są z mężczyzną o najwyższym SMV, na jaką ją w danej chwili stać, ta hipergamia będzie uśpiona, bo ona z tym mężczyzną będzie się czuć bezpiecznie, będzie się czuć komfortowo, będzie się czuć zaopiekowana, ona się mu podda się tej energii męskiej i
nie będzie i natura nie będzie włączać w kobiecie tej hipergamii. Hipergamia odpala się kobietom w momencie, kiedy mężczyźni, w ogóle związki moim zdaniem rozpadają się wtedy, jeżeli mężczyźni wyjdą z tej swojej energii męskiej, a kobiety wyjdą z tej swojej energii żeńskiej. I w momencie, kiedy mężczyźni wyjdą z tej swojej energii męskiej, a kobiety, a natura nie lubi próżni, w związku z tym, jeżeli mężczyźni wyjdą z tej energii męskiej, to co kobiety robią? Najczęściej kobiety zaczynają nosić spodnie w tym związku, najczęściej kobiety zaczynają pokazywać jaja w tym związku, zaczynają rządzić, zaczynają liderować, ale na dłuższą metę to się nie sprawdza. I wtedy odpala się hipergamia. Kobiety mogą nawet o tym nie wiedzieć. Zresztą w poprzednich odcinkach o hipergamii zostałem czasami zbeształany przez kobiety, że jak ja tak mogę w ogóle mówić i tak dalej, tak? Że miałem takie wrażenie, że kobiety są wręcz obrażone na to, że ja wspominam, że istnieje to takie coś jak hipergamia u kobiet i że one podlegają temu tak naprawdę naturalnemu zjawisku. Więc wracając, jeżeli kobieta założy spodnie w związku, to będzie taki moment, że ona przez pewien czas będzie ten związek ciągnąć, będzie niańczyć tego swojego mężczyznę, który będzie biedny, misiu, bo świat na niego się uwziął, ale na dłuższą metę nie wytrzyma i wróci do tej swojej energii żeńskiej, bo bycie mężczyzny w energii damskiej jest dla niego też niewygodne, chociaż czasami są takie ciapki, właśnie takie simpy, takie blue pille, takie blue meny i tak dalej. I im jest z tym dobrze i oni się, nie wiem, podpinają pod kobiety i te kobiety ich ciągną za uszy. Natomiast na dłuższą metę takie związki się rozpadają. I dlatego też jednym z celów tego mojego kanału jest to, nie żeby atakować kobiety, że one są złe, tak? Że one tylko są do tego, żeby wykorzystać mężczyzn, że one są do tego, żeby ich oskubać, że w zasadzie jak kobieta się wiąże z mężczyzną, to tylko myśli o tym, że za 10 lat to wezmę z nim rozwód i to jest jakiś taki plan i tak dalej. Nie, ja uważam, że kobiety są fantastyczne, uważam, że życie bez kobiet tak naprawdę byłoby nudne, życie bez hipergamii byłoby nudne, bo tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, hipergamia powoduje to, że mężczyźni mają tę poprzeczkę męskości zawieszoną wysoko i w momencie, kiedy oni nie sięgają do tej poprzeczki albo oni obniżają poziom, to najpierw się rozpoczynają shit testy, tak? Czyli te gówno testy i kobiety zaczynają testować i jeżeli mężczyźni nie przejdą tych shit testów, to się odpala fantastycznie hipergamia i kobiety zaczynają szukać lepszych mężczyzn od tych, z którymi są w danej chwili, więc uważam, że hipergamia działa bardzo dobrze na mężczyzn, bo powoduje to, a mężczyźni w naturze mają współzawodnictwo, takie, że on musi być pierwszy, że on musi być lepszy, tak? I ta hipergamia kobiet powoduje w taki naturalny sposób, że mężczyźni ze sobą konkurują, tak? Ten kupił taki samochód, no to ja będę musiał mieć taki samochód, a on ma taki duży, no to ja będę musiał mieć większy i tak dalej. I ta hipergamia u kobiet
powoduje to, że mężczyźni starają się być coraz lepszą wersją samego siebie. Też pewnie na poziomie podświadomym chcą działać w ten sposób, żeby ta kobieta, z którą są, ich nie opuściła. Bo ja mówię, uważam, że kobiety są super, uważam, że tak naprawdę kobiety są taką, ja wiem, taką fantastyczną przyprawą do życia mężczyzny, która to przyprawa daje im, nadaje smaku ich życiu, które powoduje, że mężczyznom chce się działać, chce się coś robić. W zasadzie też uważam, że mężczyźni działają, zdobywają, rozwijają się tak naprawdę dla kobiet. Tak? Chcą mieć większe mieszkania, chcą być lepiej ubrani, chcą mieć lepsze samochody, chcą mieć lepszą pracę, chcą lepiej wyglądać, chcą być, nie wiem, fizycznie lepsi. Tak naprawdę po to, żeby przyciągnąć do siebie lepsze kobiety. Więc uważam tak naprawdę, że ten świat bez kobiet, no to byłaby nuda, tak? Jak gdzieś usłyszałem taki tekst, że jeżeli świat byłby bez kobiet, tak, to mężczyzna pewnie by mieszkał w kawalerce albo w jakimś dwupokojowym mieszkaniu i jeździłby po prostu takim samochodem, żeby go przewiózł z punktu A do punktu B. I kobiety nadają może nie sens życiu mężczyzny, ale kobiety uzupełniają mężczyznę i uważam, że takie fantastyczne, dobre kobiety wspierają mężczyznę w dążeniu do jego celów, stwarzają mu warunki w domu do tego, żeby on ten cel osiągnął. The easiest way to keep a man is be the only place he can find genuine peace. I know it sounds crazy, but he goes, you know what, I can go out with the boys, I can go wild, but if I go home, I just get food, I get massage, I can just relax, I can turn my phone off. And I know that sounds too, I agree. It sounds too easy, but if a man's actually living a hectic life, because you're not going to be a high value man with a calm life. Your life's hectic, it's stress, there's problems. You got stuff going on, right? Last thing on earth when he comes home, he wants is a fight or an argument. If you can give a man true peace of mind, true where he can just sit, chill, and turn his brain off, even for 10 minutes, I swear to God, he'll always come home to you. And if you can't give him that, you need to analyze why he ain't getting that from you. Because it's not that hard to give. It really isn't that hard to give. That's how you keep a man. Because he can find stress everywhere. And he can find sex everywhere. The only thing he can't find everywhere is peace of mind. Jeżeli mężczyzna osiągnie ten cel, to wtedy kobiety będą korzystać z tego celu, z tego wszystkiego, co mężczyzna osiągnął. Dlatego kobiety bardzo chętnie poddają się zarówno w sensie takim emocjonalnym, jak i fizycznym mężczyznom, którzy są silni, którzy są liderami, którzy mają cel, którzy chcą coś osiągnąć, a jeżeli nie osiągnęli, to kobieta czuje, że on coś osiągnie. Natomiast hipergamia faktycznie odpala się, że jeżeli mężczyzna no, gdzieś tam po drodze zawali, no to instynkt kobiety jest taki, że ona po prostu z tymi dziećmi musi przetrwać, i zaczyna szukać innego prowajdera, tak? No tutaj się odzywa po prostu, jak tutaj Sixton wspomniał, transakcyjna natura kobiety i ona zaczyna szukać po prostu lepszego mężczyzny, który będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo jej i jej potomstwu. Tutaj może nie być miłości, tak? Oczywiście są kobiety, które z natury są transakcyjne i ona nie musi mieć odpalonej hipergamii albo nie, bo są kobiety, które na przykład bardzo często manipulują mężczyznami albo słabymi mężczyznami i one manipulują nimi poprzez seks, tak? I poprzez seks one robią tak, że ten jej płaci, opłaca jej studia, ten jej spłaca kredyt, ten ją weźmie na jakieś wyjazdy, ten jej kupi samochód, ten jej kupi ubrania, ten to. Jest wielu mężczyzn, którzy w taki układ wchodzą świadomie bądź nie. Są mężczyźni, którzy wchodzą świadomie, tak? Właściciele jachtów, oni biorą te wszystkie ładne dziewczyny na jacht i nikt, żaden właściciel jachtu się nie będzie z tą dziewczyną żenił, ani nie będzie się z nią, nie wiem, spędzał reszty życia, ani nie zakocha się w niej. One idą tam w określonym celu, oni wiedzą, co oni dają, dziewczyny wiedzą, co mogą zaoferować i spędzają fajnie czas, tak? I transakcja po prostu jest. Kolejnym celem mojego kanału jest to, żeby mężczyźni byli coraz lepszą wersją samego siebie.
Jeszcze raz powtarzam, ten kanał mój nie jest po to, żeby pokazać, że kobiety są B, a mężczyźni są cacy i są wykorzystywani po prostu w taki sposób i siedzą i rozkładają ręce, jakie te kobiety są złe. Nie, bo jest wielu złych mężczyzn, jest wielu patologicznych mężczyzn, jest wielu przemocowych mężczyzn, którzy, nie wiem, biją swoje partnerki, biją swoje dzieci, kobiety przy nich są. Jest wielu mężczyzn, którzy są uzależnieni od jakichś substancji psychotropowych albo innych, od hazardu, od narkotyków, od alkoholu, od pornografii, od różnych rzeczy, które to po prostu rzeczy niszczą związki z kobietami, tak? Pokażę policję, jak tu przyjedzie. To jest kolejny dowód na to, co zrobiłeś. Te drzwi. Kto w pięściami się w nie wrąbał, żeby mnie pobić? No powiedz mi, kto mnie bił w ciąży? Tego nie pamiętasz? Nie pamiętasz tego, kto mnie gazem psiknął w ciąży, bo mam z Natanielem? To też nagrywasz? Niech się wszyscy dowiedzą, kim jesteś. Dobrze. Niech się wszyscy dowiedzą, jaką jesteś małpą. Czyli wszyscy mogą się dowiedzieć, tak? Nie. To zobaczyć. Jak chcesz komuś to pokazać, to niech się dowie, no, prawdy. A nie, że sobie wytniesz sobie, jak ja się złoszczę, bo ty mnie nagrywasz. Nie, jednym ciągiem wszystko. No. Twoje historie. To są moje historie. Czy nie sprzedajesz narkotyków? Nie sprzedajesz narkotyków, tak? No pewnie, że nie. Ach nie, o ciekawe. No ciekawe. Jesteś chory. Chory, człowieku, jesteś chory. Jak na ciebie patrzę, to mam przed oczami, jak mi bijesz. Jak mi bijesz Wielką Sobotę. Jak mi bijesz 2 dni przed Wielką Sobotą. Za to, że wyciągnęłam z kieszeni klucze od piwnicy, które tak samo są moje, jak i twoje. Bo się bałeś, że ci coś zabiorę. I co czujesz w związku z tym? Taka zmiana, że w dzień 2 października, kiedy dusiłeś mnie przy Natanielu, uderzałeś w moją twarz, gdzie mam zdjęcia zrobione, jak mam tutaj obsieniaczone wszystko. Ale skąd? Dlaczego nie wezwałaś policji? Jak oblewałeś, nie zadawaj mi w kółko tego samego pytania, bo ci już zadałam, już ci na nie odpowiedziałam. Nie jestem debilem, rozumiesz? Jesteś debilem? Nie rozumiesz, co do ciebie powiedziałam? Nie będziesz mnie poniżał przy moich synach. Przed świętami pobiłeś mnie, za to, że ci wzięłam klucz. Nie rób teraz głupa, nie rżni, bo teraz ja wyciągnę telefon, będę ciebie nagrywać, rozumiesz? Bo jeśli dla ciebie przesuwanie przez cały pokój, za włosy, ciągnięcie za każdym razem, ciągnięcie góra-dół, na boki wszystkie, że ja nie mogłam wstać i przytrzymywanie mnie na kolanach dla ciebie to nie jest pobicie, to znaczy, że co to jest? Ostatnio ci powiedziałam, przy moich synach już mnie nie ruszysz, dzisiaj mnie pobiłeś i to był twój ostatni dzień, kiedy to zrobiłeś. A gdzie cię pobiłem? W którym miejsce? W każdym, kurwa, wszystko mnie boli! Bo co, bo myślisz, jak mi krew nie leci, to co? Myślisz, że to nie będę miała pół twarzy sinej? A co zrobiłeś? No powiedz do kamery, powiedz co zrobiłeś, pogłaskałeś mamusię? Pogłaskałeś? Czy uderzałeś głową o łóżeczko? No powiedz! W które miejsce? Dobrze wiesz, kurwa, że nie pobiłeś, nie rób ze mnie idiotki, chuju jebany! Mam tutaj łysego placka, zastanawiałam się, czemu mam takie czerwone i Vincent mi to wyciągnął, powiedział mama i mi to wyciągnął. Wiesz co ja teraz tam będę miała na głowie? Cieszysz się z tego? Cieszysz się z tego? Potworze? Cieszysz się? Jesteś potworem! I dlatego uważam, że jeżeli mężczyźni zrozumieją naturę kobiet, tak? I moim zdaniem o to chodzi w tym całym Red Pillu. Red Pill nie jest po to, żeby atakować kobiety. Red Pill jest po to, żeby mężczyźni byli mężczyznami, żeby mężczyźni byli męscy. Kiedyś takim wzorcem męskim w latach 80. albo nawet w 60. to byli ci gangsterzy, prawda, w kapeluszach, w cylindrach, w marynarkach. W 80. latach wzorcem mężczyzny to był Sylvester Stallone, tak, Rambo, Rocky, Over the Top, tam chyba jak się siłował na rękę, był Van Damme, był Schwarzenegger, był Chuck Norris, to byli wszyscy, tak naprawdę wszyscy się z nich śmiali, że to są mięśniaki. Ale to byli mężczyźni, którzy pokazywali, że mają jakieś wartości. To byli mężczyźni, którzy byli fizycznie silni, którzy mieli siłę. I to byli mężczyźni, których nic nie mogło z tych ich ścieżki, którą podążali, wytrącić. Be a good man, don't be a nice guy. And what that meant in our world was, hey man, when you're confronted with something where you need to fit in and do something that's against your character and your values and beliefs, you don't need to be a nice guy. You need to be a good man, right? Something comes up, you need to stand up for something that you believe in. Be a good man, don't be a nice guy. Natomiast teraz, jak się ogląda te wzorce, te marvelowskie, tak? To jest jakiś Spider-Man, 18-latek, chudy, który, nie wiem, ma siłę takich, nie wiem, 50 Rambo, że jak walnie w mur, to się rozwala cały dom. To są jakieś te wszystkie Ant-Meny, jakieś Flashmeny i
I to są wszyscy po prostu tak naprawdę jacyś tacy chłopcy. To są jacyś tacy chłopcy. Ja w ogóle nie widzę w tych wzorcach męskich jakichś męskości. Tak naprawdę to ja nie wiem, kto jest teraz wzorcem prawdziwego mężczyzny. Kto jest teraz wzorcem prawdziwego mężczyzny? Nie ma. Przez te wszystkie bluepillowe przekazy, które są w telewizji, mężczyźni moim zdaniem zatracili swoją męskość. Mężczyźni przestali być tymi silnymi mężczyznami, za którymi kobiety wzdychają. Mężczyźni zaczęli być osobami, które dają sobą manipulować. Tak? Mężczyźni są osobami, którzy tak naprawdę w tej chwili nie mają żadnych wartości. Którzy nie wiedzą, co to jest lojalność, którzy nie wiedzą, co to jest honor, którzy nie wiedzą, co to jest uczciwość, którzy nie wiedzą, co to jest przyjaźń. To są po prostu mężczyźni, którzy siedzą w telefonach, siedzą na aplikacjach randkowych, wysyłają serduszka jakimś dziewczynom. Dziewczyna, nie wiem, wrzuci posta na Instagrama, pokręci pupą tu w prawo, w lewo, pokaże kilka piersi i oni po prostu wysyłają jej, jak idioci, jakieś serduszka, jakieś ogniki i tak dalej. Nabijają jej pewnie jakichś followersów, czyli tych obserwujących. Nabijają jej tak naprawdę kasę. Uważam, że mężczyźni, którzy oglądają OnlyFana, tak, i płacą tym kobietom za to, że oni mogą sobie popatrzeć przez ekran na dziewczynę, która ileś tysięcy kilometrów od nich się rozbiera i oni płacą im jej za to ogromną kasę, to przede wszystkim gdzie tu jest męskość, a przy okazji strzelają sobie w stopę, bo po prostu demoralizują te wszystkie dziewczyny, które widzą, że nie potrzeba żadnych wartości, że potrzeba być tylko ładną i pokręcić trochę pupą i pokręcić piersiami i po prostu kasa będzie szła. A ci głupi mężczyźni, ja znam wiele kobiet, które się po prostu śmieją z mężczyzn i mówią, jakie to proste, ja go tam przytulę albo się z nim prześpię i on po prostu wszystko dla mnie robi, tak? Ja się po prostu nim bawię. If I learn that if I just post a picture of my cooking and if I post a picture of like me just teaching my kids something, no one's rewarding that. But if I post a picture of me in my bikini and I get 10,000 followers and I get brand deals as a result of that and I get free clothes and I get free makeup, we're looking at the women, but really women are the supply. The demand is who are they going towards? There's men out there that will pay 10 grand for a picture of a woman's feet. And there's another woman who's thinking, okay, I can go to university, study, and then, you know, do something. Or another girl can post a picture of her feet and then make that same money in a day. What are young, impressionable women who don't have father figures or don't have people that are supporting them at home, where are they going to go? Now, when men are doing, are rewarding promiscuity, what do you expect the women to do? What do you expect them to do? And we've got all these issues about women are no longer traditional, women are this, women are that. I'm not saying that they're not, but why are we rewarding that so much? And what do you expect somebody who's poor and hasn't got like a financial stable home or hasn't got father figure, mother figure? She's looking online and seeing what men like. Women go towards what men like. Ja spotkałem kilka kobiet, które powiedziały mi wprost, że one się mężczyznami bawią. I dlatego stąd też jest mój kanał, żeby mężczyźni się nie dawali kobietom, żeby one się nimi bawiły. Natomiast wracając do komentarza Sixtona, jeszcze raz powiem, że oglądam kanał Musisz Wiedzieć. Uważam, że to jest fantastyczny kanał i też polecam. Oglądam inne kanały. Oraz też powiem, że treści, które przekazuję tutaj na kanale, swoim akurat. W ogóle uważam, że różnorodność kanałów jest dobra, bo każdy ma jakiś swój styl, każdy ma jakieś swoje podejście, każdy ma jakieś swoje indywidualne podejście i każdy opiera się na swoich doświadczeniach, które kiedyś miał i w
te doświadczenia spowodowały, że każda osoba, każdy prowadzący kanał ma jakiś swój punkt widzenia na konkretne sprawy. I powiem tak, że ja też mam doświadczenia i rozmawiałem z wieloma ojcami i z prowadzącymi też inne kanały. I powiem wprost, gdzieś wspominałem w niektórych swoich filmach, że dawno, dawno temu drzewiej, jak się to kiedyś mówiło, ja byłem takim bad boyem i to byłem takim bad boyem przez duże B, zarówno bad, jak i boy, tak? I tak naprawdę, powiem wprost, ja w tej chwili mówię o tych wartościach, krytykuję wiele rzeczy albo przekazuję taką wiedzę, żeby tak nie robić albo tak postępować, natomiast dawno, dawno temu ja postępowałem w ten sposób, że teraz bym siebie za to bardzo skrytykował. Że kiedyś postępowałem w ten sposób, że skrzywdziłem tak naprawdę część osób z mojego otoczenia i to się rykoszetem też odbiło na inne osoby. Natomiast no, potrzebowałem pewnie czasu, potrzebowałem iluś lat, żeby to przerobić, żeby to przetrawić. I przez cały czas uważam, że każdy z nas jest w życiu w tym miejscu, bo to jest efekt wyborów, które podjął w życiu. Kiedyś tam, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu. Jak to wspominałem w jednym ze swoich filmów, masz wolność wyboru, ale nie jesteś wolny od konsekwencji wyborów, które zrobiłeś wcześniej. W związku z tym nie mam do nikogo pretensji, natomiast to jest może jak gdyby moja lekcja, którą chcę odrobić i chcę przekazać te swoje doświadczenia, zarówno dobre doświadczenia, jak i złe doświadczenia, innym osobom, innym mężczyznom, innym młodym mężczyznom, którzy na przykład wchodzą i nie za bardzo wiedzą, w którą stronę iść, żeby dać im ewentualnie jakieś wskazówki albo przekazać im wiedzę, która mogłaby im w czymś pomóc albo przed czymś uchronić. Ale podobno mówi się, że historia uczy nas, że nie uczymy się od historii i bardzo często każdy się musi przejechać, musi się nauczyć na swoich błędach, tak? I dopiero potem powie, a ten gościu ze zrozumieć relacje, to on faktycznie mówił o tym, ale myślałem, że może mi się uda, albo się prześliznę i tak dalej, tak? A tu się okazuje, że jednak nie. W związku z tym, to czego się nauczyłem i tak naprawdę widzę to dopiero teraz, a propos wracając do mojego bad boystwa, jak byłem takim bad boyem, to powiem wam, że wtedy, no już teraz moja była żona bardzo o mnie walczyła, tak? Jak przestałem być takim bad boyem, wszedłem tak naprawdę, może nie parę lat temu, ale jeszcze wcześniej w taką energię żeńską, takim po prostu byłem ciapkiem, takim blue pillem się zrobiłem, to uważam, że mojej byłej się odpaliła hipergamia. Ja o tym wtedy nie wiedziałem, gdybym wtedy miał taką wiedzę, jaką mam teraz, to bym postępował zupełnie inaczej. Ale jej się pewnie odpaliła hipergamia i zaczęła szukać, świadomie bądź nie, albo się spiknęła. Był kiedyś taki portal Nasza Klasa, tak? I to się mówi, że to był portal, który rozbił najwięcej małżeństw w Polsce, tak? I, no i też moja ex jest też jedną, ja wiem, z ofiar? Może nie ofiar, ale też dzięki naszej klasie okazało się, że nie jesteśmy teraz razem, tak? No ale powiem tak, nie mam teraz do nikogo pretensji, jeżeli do kogoś mogę mieć pretensje, to do siebie, bo im bardziej sięgam wstecz pamięcią, tym bardziej widzę, jaki byłem. Jaki był taki moment, że byłem jak Leonardo DiCaprio w Titanicu, tak? Że I'm the king of the world, tak? Myślałem, że jestem królem świata, że złapałem Pana Boga za nogi. A tu się okazało, że nie, że życie dosyć mocno i dosyć szybko, no może nie szybko, trochę zajęło czasu, ale sprowadziło mnie do parteru i pokazało mi, gdzie moje miejsce. W związku z tym stąd ten kanał. I bardzo się cieszę za wszystkie komentarze. Jeszcze raz dziękuję Sixtonowi, bo był takim natchnieniem akurat do tego odcinka, który jest takim w zasadzie odcinkiem informacyjnym. Bardzo mi miło, jeżeli będziecie subskrybować mój kanał, jeżeli uważacie, że mój kanał wnosi jakieś wartości do waszego życia, to bardzo proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, podawajcie dalej, tak po to, żeby szerzyć te wszystkie informacje, które tutaj przekazuję. Natomiast też, jeżeli chcielibyście podjąć jakiś temat, albo chcielibyście, żebym ja podjął jakiś temat, już mam teraz całą listę rzeczy, o których chciałbym mówić, to bardzo proszę. Tymczasem dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają, którzy mnie słuchają, którzy mi zaufali. Tymczasem pozdrawiam do następnego odcinka i życzę wszystkim mężczyznom, żeby byli mężczyznami przez duże M. Takimi
za którymi kobiety będą się oglądać i za którymi i do których będą wzdychać, a nie takimi, których nie będą szanować, do których nie będą czuć szacunku, nie będą czuć respektu i od których będą chcieli uciec. Tymczasem pozdrawiam, do usłyszenia i do następnego odcinka. Dziękuję.